Dzień dobry, system Damian Raczyński. Tomasz Kalisz. Witamy serdecznie. W dniu dzisiejszym przedstawimy Państwu jedną z możliwości przeprowadzenia egzaminu w aplikacji Teams przy udziale aplikacji Forms. Proszę Państwa, zaczynamy od początku. Wybieramy naszą grupę, w której będziemy przeprowadzać egzamin. Czyli zespół. Zespół, w tym przypadku mamy przygotowany egzamin w Teams. Odszukujemy w górnej belce zakładki zadania. Zadania. Klikamy na nią. Po otwarciu tej zakładki na dole widzimy fioletowy kafelek z napisem utwórz. Utwórz. Klikamy na niego i wybieramy test. Test. Koniecznie test. Koniecznie test. Przerzuca nas to do Formsa, w którym możemy przygotować taki formularz testu bądź też zadania. Gdybyście Państwo mieli już przygotowane na tym etapie testy, to wystarczy go zaznaczyć i wtedy wyeksportować do grupy, co pokażemy w dalszej części. Ale jeżeli on nie jest jeszcze utworzony, to klikamy na nowy formularz. Przechodzimy w tym momencie do aplikacji Forms. Tutaj znowu nowy formularz. I tutaj podkreślamy właśnie przy wyborze odpowiedzi na pytanie jedno nie w formie testowej, to wybieramy nowy formularz, nie na nowy test, prawda? Mamy dwie opcje, tak jak powiedział pan Damian, że możemy przedstawić albo pytanie ogólne. Wybraliśmy właśnie tą wersję, czyli formularz. Wpisujemy tutaj nasz przedmiot. No, wpiszmy sobie roboczo Wielkanoc. Można poniżej wprowadzić krótki opis tego, jak ten egzamin będzie przebiegał, ale pominiemy ten krok. Klikamy zakładkę Dodaj nowy. Jeżeli chcemy mieć egzamin testowy, to klikamy zakładkę Tekst. I teraz wpisujemy właściwe pytanie, które chcemy zadać studentom. Czy będzie ładna pogoda? Jeżeli chcemy, żeby to była dłuższa odpowiedź, poniżej zaznaczamy długą odpowiedź, tak żeby student mógł się wypisać i w tym momencie mamy gotowe pytanie. Jeżeli chcielibyśmy kolejne pytania w tym zestawie dodawać, to poprzez kliknięcie Dodaj nowy analogicznie tworzymy kolejne pytania, które zadamy studentom. A więc Dodaj nowy, wybierz tekst, wpisujemy kolejne pytanie, czy będzie padać, zaznaczamy długą odpowiedź i analogicznie możemy stworzyć kilka tego typu pytań. Jeżeli uznamy, że to są wszystkie pytania, które chcemy przekazać do studentów, wracamy do Forms. Do Forms. O, do Teamsa. Przepraszam. Pomyliliśmy się dzisiaj. Do Teams. Do Teams. Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy teraz jeszcze tego zadania, więc jeszcze raz wracamy do zakładki Utwórz. Test. Test. I teraz już w tym zestawie powinien się ukazać nasze zadanie, które przed chwilą przygotowaliśmy. Czyli Wielkanoc. Wielkanoc. Zaznaczamy je. Klikamy opcja dalej. W tym momencie proszę zwrócić uwagę. Czekamy, aż się załaduje. Pokazuje nam się panel administracyjny dla tego egzaminu. Właśnie został włączony do tego systemu nasz przygotowane pytania. Możemy podejrzeć to, klikając na trzy kropeczki tutaj na wysokości Teams. Proszę zwrócić uwagę, sprawdzamy, czy wszystko jest tak, jak chcieliśmy. Są te dwa pytania, które sformułowaliśmy. Zatem to jest ten format egzaminu, który chcemy wysłać do studentów. Tak, i szanowni Państwo, co jest bardzo ważne, ten format właśnie będą widzieli studenci. Właśnie ten format. Jeżeli będą odpowiadali na komputerze, będą widzieli taki ekran. Jeżeli będą odpowiadać na telefonie komórkowym, będą widzieli następujący. Wracamy zatem do naszej panelu zarządzającego tym egzaminem, bo jeszcze jest kilka przed nami bardzo ważnych rzeczy. Które pozwolą nam na ustawienie momentu rozpoczęcia, zakończenia tego egzaminu i dystrybucji informacji o egzaminie do studentów. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, na dole mamy kafelek o edytuj. Musimy na niego wejść. Klikamy. I teraz mamy panel edytowania osi czasu dla tego zadania. Pierwsza rzecz, zaznaczamy zaplanuj do przypisania w przyszłości.
to powoduje, że możemy ustawić datę opublikowania. W tym przypadku mamy ustawione, że 9 kwietnia o godzinie 9 pojawiłaby się informacja o tym egzaminie, ale my chcemy, żeby ona się pojawiła dzisiaj, czyli 8 kwietnia. Proszę zobaczyć, zaznaczamy datę i wstawiamy godzinę. Rozwijamy tutaj, możemy wpisać tą godzinę albo rozwinąć z belki. No załóżmy 14:05. I o tej godzinie do studentów dotrze wiadomość o tym, że ten egzamin został zaplanowany. Proszę zobaczyć termin do ukończenia. Zatem wstawiamy teraz 8 kwietnia. Data ukończenia tego testu to będzie 14:15. 14:15. Dajemy tylko 10 minut na przygotowanie odpowiedzi na to pytanie. I odklikujemy jeszcze datę zamknięcia całego systemu i ona się pojawi automatycznie. Będzie taka sama jak data ukończenia, chyba że Państwo chcecie pozwolić dłużej, żeby to było widoczne, ale pewnie ta opcja będzie najbardziej optymalna. Zatem wszystkie elementy związane z czasem tego zadania zostały przez nas określone. Zatwierdzamy przez gotowe. Kliknięcie gotowe. W ten sposób mamy zaplanowany, jeszcze nie został wyeksportowany do studentów, dlatego że w górnym prawym rogu mamy jeszcze zakładkę zaplanuj. Jeżeli ją uruchomimy. Ale co jeszcze, szanowni Państwo, bardzo ważne, tutaj mamy zakładkę też wszyscy uczniowie. Ach, tak. Słusznie pan Damian zwraca uwagę, że możemy tutaj wyodrębnić część tylko studentów, którzy dostaną zadanie. Może być to cała grupa. Może być to cała grupa, tak jest automatycznie to ustawione, a możemy to przypisać tylko do części grupy. Jeżeli to zapamiętamy, to drugie zadanie może dostać druga grupa studentów, więc tu można jeszcze zindywidualizować w ten sposób dystrybucję pytań do poszczególnych studentów, dając im ten sam czas i godzinę odpowiadania. Jak najbardziej. I oczywiście, jeżeli tutaj to już wybraliśmy grupę studentów, wracamy do zaplanuj. I zaplanuj, akceptujemy w ten sposób. Zobaczą Państwo na swoim roboczym panelu zaplanowane zadanie i ono zostało przekazane do studentów do wykonania w przedziałach czasowych, które zostały określone. Mogą... Co jest ciekawe, jeszcze tutaj Panie Tomaszu, chciałem zaznaczyć rozwiązanie, jeżeli byśmy dodawali kolejne pytania, załóżmy w innej przestrzeni czasowej. Chociaż daliśmy studentom czas od 14:15 do 14:15 na odpowiedź na dwa pytania, możemy przygotować kolejne pytanie od 14:15 do 15:00, załóżmy godziny. Możliwość tutaj jest po prostu ustawienia tego jako trzy pytania w dłuższym przedziale czasowym albo trzy pytania w sekwencjach czasowych, które bezpośrednio po sobie będą się uruchamiały, ale wtedy muszą Państwo wykonać trzy tego typu opisy czynności, jak tutaj przedstawiona był przed chwilą. Czyli ponownie. Równie dobrze mogą Państwo, jak mają Państwo przygotowany test, w tej formie dołączyć testu. Mamy przygotowany taki seminarium. Proszę tutaj klikamy. Możemy po załadowaniu, zaraz Państwo zobaczą gotowy test, który był wcześniej przygotowany w Formsie. On za chwilę zostanie pobrany do aplikacji. Możemy go teraz sobie podejrzeć. Proszę zwrócić uwagę. O, wyświetla się tutaj. Studenci mogą w ten sposób też dostać test. Na takiej samej zasadzie Państwo za chwilę określą termin dystrybucji, termin otwarcia tego testu i jego zamknięcia. I w ten sposób można przekazać zarówno test, jak i pytanie opisowe. Te wszystkie elementy tutaj możemy nimi zarządzać. Czyli wracamy 8. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, że tamten egzamin się skończył o godzinie 14:15, czyli ten wpiszemy 16:00 i tak samo analogicznie zaznaczamy. Dajemy, załóżmy ile, profesorze? 15 minut. Za dużo, 5. 5, dobrze. Czyli 20. Data zamknięcia. No. Gotowe. I w tym przypadku mamy sekwencję zrobioną z dwóch zestawów pytań.
Dokładnie tak. Następujących po sobie, proszę zwrócić uwagę, termin zakończenia 14.15, 14.20, w zależności od tego, jak Państwo to ustawią, tak będzie ten egzamin przebiegał. Jeżeli chcemy podejrzeć jego wyniki, to mamy zakładkę oceny. Proszę zwrócić uwagę, że tu będą pojawiały się wykonane zadania. Tu na razie nic nie ma, bo terminy dystrybucji były... Jeszcze Damian Mroczyński nie wykonał zadań. Dokładnie tak, bo te wszystkie zadania były wysyłane do pana Damiana Mroczyńskiego. Tutaj Państwo będziecie kontrolować te oceny, wyniki. Można tu komunikować się także ze studentem. Gdyby były problemy, to ten fragment także Państwu pokażemy od strony administratora. To co, panie profesorze, dziękuję dzisiaj za pomoc. Dziękujemy. Jakby były jakiekolwiek pytania, nasza sekcja służy pomocą. Do usłyszenia i zobaczenia.